Witam wszystkich serdecznie. Cztery tanie wskaźniki napięcia. Ceny wahają się od około 10 do 40 zł lub jak ktoś woli od 3 do 9 dolarów. Cztery z nazwy podobne urządzenia, ale każdy z nich jest inny. Ma inne funkcje dodatkowe, ma swoje wady i swoje zalety. Który więc wybrać? Zapraszam do zapoznania się z moją subiektywną oceną. Zaczynamy od najbardziej podstawowej funkcji, czyli wskazywanie przewodu pod napięcie. JATO. Wykrywanie jest poprawne. Tu uwaga, wyświetlacz i dioda zapala się także przy połączeniu z przewodem neutralnym i ochronnym. Przy połączeniu z przewodem fazowym na wyświetlaczu dodatkowo pojawia się wskazanie napięcia. Brak jest sygnalizacji dźwiękiem i konieczna jest widoczność wyświetlacza. Szczególnie niewygodne przy sprawdzaniu nad głową. Wymaga kontaktu z ciałem, co może być w tym przypadku dużą wadą. Słynny fazer 777. Często polecany na różnych forach i grupach dyskusyjnych. Wykrywanie poprawne. Wyraźna sygnalizacja dźwiękowa i optyczna. W przeciwieństwie do JATO nie wymaga kontaktu z ciałem. Można używać go w rękawiczkach lub na przykład przymocować do drążka i sprawdzać miejsca poza zasięgiem ręki. UNITA. Wykrywanie poprawne i pewne. Wyraźna sygnalizacja dźwiękowa i optyczna. Nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie posiada wyświetlacza. Jest wygodny także w sprawdzaniu przewodów nad głową lub trudniej dostępnych, na przykład w rozdzielnicy. Podobnie jak Fazer 777, nie wymaga kontaktu z ciałem. Amen. Tu niestety dużo rozczarowań. Wskazania są błędne. Zależnie od ustawienia czułości może wskazywać wysokie napięcie na przewodzie ochronnym, a na fazowym brak napięcia. Nie wiem, czy to wada tylko tego egzemplarza, czy dotyczy wszystkich. Taki błąd wskazania może doprowadzić do porażenia. Moim zdaniem to dyskwalifikuje ten wskaźnik w tym zakresie. Zobaczmy, jak wygląda detekcja przewodu pod napięcie. Zaczynamy od przewodu na stole. JATO. Słabo widoczne w mocnym świetle wskazania, ale prawidłowe. Fazer. Wskazania dobrze widoczne i słyszalne, dobrze działająca regulacja czułości. UNITE. Wyraźne wskazania na wyższym poziomie czułości, słabsze na małej czułości. ANENG. Wyraźne wskazania, działający pasek oraz zmiana koloru wyświetlacza. Wyraźna sygnalizacja dźwiękowa. Teraz trudniejsze zadanie. Wykrywanie przewodu w ścianie. Przewód przykryty jest warstwą około 1,5 cm gipsu. JATO. Przewód wykrywany prawidłowo, niestety brak regulacji czułości. Fazer. Wykrywanie prawidłowe, można regulować czułość i w ten sposób w miarę precyzyjnie zlokalizować przewód. UNITE. Podobnie jak w przypadku przewodu na stole. Wykrywanie na większej czułości prawidłowe, ale przy małej czułości praktycznie nie działa. Amen. Wyraźne i prawidłowe wskazanie. Dzięki regulacji czułości wyświetlaczowi można precyzyjnie zlokalizować przewód. Pora na coś dużo trudniejszego. Ścianka działowa na ruszcie stalowym, grubości około 12 cm, wypełnienie wełną mineralną, gdzieś w tej ściance leci przewód. W tym przypadku praktycznie żaden ze wskaźników nie potrafi precyzyjnie zlokalizować przewodu pod napięcie. Najlepiej poradził sobie Anem. Fazer i UNITE wskazywało przewód mało precyzyjnie, a ja to bardzo słabo, ale za to we właściwym miejscu. Dodatkowe funkcje naszych wskaźników. JATO i Fazer posiadają funkcję sprawdzania ciągłości. Można jej użyć także do szybkiego sprawdzania bezpieczników lub klasycznych żarówek. Nie działa ze świetlówkami i LEDami. Funkcja może być przydatna, jednak wymaga kontaktu z ciałem, co w przypadku dłuższych przewodów w ścianach może ograniczać jej zastosowanie lub wymagać zbierania przewodów. Fazer 777 posiada także funkcję detekcji dodatniego bieguna baterii. Funkcja działa, ale chyba łatwiej odczytać biegunowość z samej baterii, a świecenie diody niewiele mówi o napięciu i sprawności baterii. 1,5 V czy 9 V dioda świeci. Może natomiast przydać się przy szybkim sprawdzaniu polaryzacji zasilania, np. pasków LED lub trudniej dostępnych miejscach. UNITE i ANEN mają wbudowane diody podświetlające. Ta funkcja może być przydatna np. przy sprawdzaniu w ciemnym miejscu. Latarka wymagałaby użycia drugiej ręki. Zdecydowanie większa jasność jest w UNITE. Dodatkowo, jako jedyny, ANEN posiada wskaźnik laserowy. Jakość materiałów i wykonania. Pod tym względem najlepiej wypada UNITE. Używany od ponad roku, dlatego posiada już rysy i wytarcia. Zaliczył już wiele upadków i nadal działa. Pozostałe wskaźniki są nowe lub używane sporadycznie, stąd brak śladów, a także wiedzy, jak się zachowają przy upadku. W przypadku ANENGA jakość plastików jest dobra, natomiast sama blaszka detektora nie jest najwyższej jakości.
Fazer i Yato posiadają drobne niespasowania, ale sam plastik jest dobrej jakości. Pora na podsumowanie. Najtańszy Yato poprawnie wskazuje napięcie, ale jako jedyny z tej czwórki wymaga kontaktu z ciałem, co może być wadą, w rękawiczkach nie zadziała. Wymaga też widoczności wyświetlaczy. Brak informacji dźwiękowych. Może wykrywać niektóre przewody w ścianach, ale brakuje regulacji czułości. Posiada funkcję sprawdzania ciągłości przewodu, która może być potrzebna np. przy sprawdzaniu bezpieczników lub żarów. Anem. Posiada rozbudowany wyświetlacz, komunikaty głosowe, regulację czułości, podświetlanie oraz wskaźnik laserowy. Może wykrywać niektóre przewody w ścianach i sygnalizuje w wyraźny sposób, także na wyświetlaczu. Niestety nie wykrywa prawidłowo przewodu fazowego i może wprowadzać błąd, a to może być niebezpieczne. Podstawowa funkcja niestety nie działa prawidłowo, przynajmniej w moim egzemplarzu. Fazer 777. Często polecany wskaźnik. I to nie bez powodu. Zasłużył sobie na to. Prawidłowo wykrywa przewody, posiada regulację czułości. W czasie detekcji przewodu w ścianach wymaga trzymania przycisku. Posiada test ciągłości i detekcji biegunów. I najdroższy, Unita. Poprawnie wykrywa przewód fazowy, pozwala wykrywać niektóre przewody w ścianie. Posiada tylko dwa poziomy czułości. Wyraźna sygnalizacja dźwiękowa i wizualna. Nie wymaga kontaktu z ciałem, trzymania przycisków, nie posiada elementów przewodzących. Jako jedyny z tej czwórki jest w 100% bezdotykowy. Nie posiada ostrych elementów mogących się przebić przez materiał lub ciało. Najbezpieczniejszy do noszenia w kieszeni. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.